Witam Was w pierwszym oraz najnowszym odcinku z oceniania Waszych stanowisk. Pragnę nadmienić, że w drugim odcinku oceniania stanowisk będą do wygrania nagrody za najładniejsze stanowisko oraz najciekawsze stanowisko. Najciekawsze, czyli z takimi, wiecie, ciekawymi zastosowaniami i modyfikacjami. Dlatego, jeżeli chcielibyście wziąć udział w drugim odcinku oceniania stanowisk, zapraszam do Discorda, linka macie w opisie. W takim razie zacznijmy od oceniania stanowisk i zobaczymy, co tam dla mnie przygotowaliście. Odpalamy sobie tutaj Discorda. Wylogowało mnie! A ja nie pamiętam hasła! Kurna e-mail! Przechodzimy do LEDowej Doliny, a następnie zjeżdżamy na stanowiska. I tutaj zaczynamy naszą robotę. Zaczynamy od pralka Pralka Logitech, ja pierdzielę. Ładny sprzęcior. Zobaczcie, mamy tutaj dwa monitory, jeden w wersji wertykalnej, choć ten Samsunga monitor ma troszkę większe ramki niż ten oryginalnie użytkowany, no ale z drugiej strony zrobiłbym tak samo, do normalnego użytku zrobić sobie lepszy monitor. Mamy tutaj setup Razera, czyli myszka, klawiatura oraz podkładeczka, bardzo fajnie. Widzę tutaj, o, patrzcie, patrzcie, pilot. Pilot od ARGB. I mogę się mylić, ale chyba jest to kontroler SP611E. Przynajmniej pilot jest taki sam. Mamy z tyłu podświetlenie ARGB, zobaczcie, ponieważ trzeba pamiętać, zwykłe RGB mielibyście jeden kolor. Tu jest ARGB, ponieważ ma tutaj kolega tryb tęczy załączony z tyłu, co wygląda pięknie. Mamy nawet router, proszę Państwa, z tyłu, żeby internet był jak najszybszy. Więc spoko, spoko, bardzo fajnie. Biurko mi się podoba. Jest fajne, takie dębowe, ciemno-brązowe. Ładnie to wygląda. Po lewej stronie mamy Xboxa wraz z komputerem. Komputer, widzę tutaj kartę graficzną RTX-ik, MSI chłodzenie 360 mm, spoko. Bardzo ładny cable mod na czerwone albo pomarańczowe kabelki, ciężko mi powiedzieć. To, co mógłbym tutaj poprawić, jak chodzi o moją opinię, to chyba jedynie te kable, które tutaj sobie wszędzie zwisają. O! Czekajcie! Patrzcie to! Tutaj, z tyłu, o tu... Tu jest kontroler. Widzicie? Miałem nosa co do kontrolera. Na pewno wywaliłbym stąd ten router, ponieważ szczerze średnio mi się podoba. Jakby go tak gdzieś dać w inne miejsce, czy jest on konieczny. No i jak chodzi o w środku komputera, kable, o ile z tego co pamiętam, te obudowy często mają tutaj wypusty na kable, więc ja bym tutaj zastosował te wypusty. Ewentualnie, co mogę Wam doradzić, jak chodzi tutaj o to wejście ATX, to jest bardzo fajna rzecz, którą naprawdę serdecznie polecam. Jest to adapter kątowy, który wpinamy tutaj w to miejsce, dzięki czemu kable nie idą takim łukiem, tylko wiecie, są po skosie. I bardzo fajnie wtedy to wygląda. O, tak to właśnie działa. Bardzo fajna rzecz, nie jakoś spektakularnie droga, znaczy wiadomo, no stówkę trochę szkoda w sumie, bo to pierdoła, ale... Jeżeli ktoś buduje kompa, tak wiecie, pod wygląd porządnie, to myślę, że jest to rzecz, której naprawdę można byłoby przemyśleć. Jest wersja dostępna biała oraz czarna, choć z tego co widzę, czarna obecnie już się skończyła, jak chodzi o dostępność, ale biała jest nadal. I tutaj taki biały adapter, na dodatek przypominam, jest to ARGB, więc możecie to synchronizować z podświetleniem reszty kompa. Robiłby tutaj naprawdę fajną robotę. Jak chodzi o wygląd, daję temu 8 na 10. Do poprawy kabelki oraz ten router może gdzieś bym schował w inne miejsce. Ewentualnie tego Xboxa też przerzucić na przykład na jakąś półeczkę pod spodem, wtedy byłoby naprawdę ślicznie. Jak chodzi o funkcjonalność, również 8 na 10. Jest naprawdę bardzo fajnie. Idziemy dalej. Mamy tutaj Dilated User. No to chyba lipa. Stanowisko po obdarcie kabli są dobrze ułożone. Pod biurkiem nie widać nic. Na biurku jest mało ich, ale niektóre są za krótkie, dlatego taki jakby wiszą. PS, wiem, że podświetlenie myszki jest inne niż pozostałe podświetlenie, ale zapomniałem blokować Windowsa. No i dlatego też tapety nie ma. Zobaczmy. Wygląda to ładnie w sumie. Widać, że biurko jest niewielkie, więc miejsca również jest niewiele do pracy. Natomiast widzę, że tutaj chyba jakiś mały streamer nam się szykuje. Ponieważ mamy tutaj jedną lampę w O-ringu, drugą lampę i trzecią kamerkę, która również ma swoje podświetlenie. Oczywiście jest klawiatura. Jest mikrofon na ramieniu. Jest ciekawie ułożona klawiatura. Ciekawe, czy dużo chłop gra w CS-a, ponieważ często ludzie do grania w CS-a używają tak klawiatury. No a jeżeli jesteś właścicielem tego stanowiska, daj znać. Myszka oraz klawiatura w innym kolorze. Natomiast czy to wielki problem? Myślę, że nie. Podkładka naprawdę mi się podoba, ma bardzo fajny wzorek i wygląda naprawdę zacnie. Podkładka super. Obudowa. Ciężko cokolwiek powiedzieć o budowie. Jest to Silentium PC na pewno.
i wentylatory również będą Salentium PC Stelle ARGB. Przepływ powietrza mamy w porządku, bo to jest z przodu mesh, więc bardzo fajnie to działa. To jest jak najbardziej spoko. Monitory. Monitory czy są dwa takie same? Chyba tak. Mogę się mylić, ale wyglądają takie same. Na pewno oba to są Samsungi, z tego co widzę. Mamy tutaj głośniki od Trusta, albo raczej jeden głośnik, drugi głośnik gdzieś zaginął w akcji. No i oczywiście z tyłu podświetlenie ARGB, czyli znowu nasza ukochana tańcza. Chyba ludzie naprawdę uwielbiają ARGB. Ogólnie jak chodzi o wygląd, dam tutaj 7 na 10. Jak chodzi o funkcjonalność, jest to małe biurko, więc jestem troszkę w szoku, że ktoś zamontował sobie komputer na biurku, pomimo tego, że biurko jest naprawdę małe, ale wygląda to zacnie, więc również 7 na 10 będzie w porządku. Podoba mi się, naprawdę ładne. Mamy tutaj użytkownika o nazwie S3. Ma tutaj komputer, który prezentuje się zacnie, choć na tym zdjęciu niewiele widać. Mamy tutaj dwa monitory. Wydaje mi się, że ten po lewej jest nieco większy. Natomiast ten po środku na pewno jest lepszej, jakże tak powiem, jakości, ponieważ ten monitor ustawiony bokiem traci lekko kontrast, a ten wydaje się być dużo ładniejszy. Obudowa? Te wentylatory wyglądają mi na NZXT, ale mogę się mylić, ponieważ teraz naprawdę wielu producentów robi takie same wentylatory albo naprawdę bardzo podobne. Chłodzenie wodne od Aorusa z tym fajnym ekranikiem z przodu, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Karta graficzna, niepodświetlana, zasilacz, czyli jest to obudowa zwykła ATX, ładnie się prezentuje. Myszka Logitecha, podkładeczka i klawiatura czarno-biała 60%, spoko. Natomiast nie widzę tutaj nigdzie żadnego podświetlenia. Widzę, że biurko jest białe, ponieważ tutaj mamy jakąś szafeczkę, natomiast podświetlenia z tyłu brak. Szkoda, szkoda, bo to by naprawdę robiło robotę. Jak chodzi o wygląd, daję tutaj 6 na 10. Ale dlaczego tylko 6? Z prostego powodu. Tutaj jak chodzi o kolorystykę, jest to bardzo stanowane stanowisko. Niewiele się tutaj dzieje. Jest ładne, podkreślam, jest ładne, ale takie wiecie, stanowane. Jak chodzi o funkcjonalność, 7 na 10. Mamy tutaj Marcek, który ma stanowisko ładne i bardzo dużo RGB. Dobrze, oceńmy to zatem. Mamy tutaj biurko prostokątne, czarne i tutaj mamy podpięty najpewniej, oj przepraszam, wattomierz, który mierzy pobór mocy. Dobry pomysł, pamiętając o tym, że obecnie wiecie, prąd poszedł lekko w górę, więc lepiej mieć kontrolę nad tym, ile komp zużywa prądu, żeby się potem nie okazało, że trzeba będzie w cholerę do prądu dopłacać. Mamy tutaj dwa monitory, Acera większy oraz Samsunga mniejszy. Mamy tutaj tapetę, tą całą fajną z Razera, z tej aplikacji Wallpaper Engine. Ciekawostka, jeżeli macie Wallpaper Engine i użyjecie sobie któryś z tapet animowanych, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak macie na przykład Razera podzespoły, to podświetlenie zmieni się stosunkowo do tego, co macie na tapecie. Na przykład tutaj, jeżeli macie to ten, całe ten RGB coś tam od Razera, tę tapetę Wallpaper Engine, to w tym momencie to podświetlenie będzie Wam robić RGB na klawiaturze oraz myszce. Wiem, bo miałem. Bardzo mi się podoba ten ekran tutaj z pikseli. Proszę Cię, Marcek, jeżeli to oglądasz, daj znać, co to za ekran, ponieważ podoba mi się, fajny jest. Klawiatura biała 60%, bodajże Razer Huntsman Mini, mam chyba takiego samego. Myszka najpewniej albo Genesis, albo Lix Plus od SPC, ponieważ te myszki są naprawdę bardzo podobne do siebie. Ale chyba SPC, patrząc na to, że cały komp również SPC, zarówno obudowa, wentylatory, jak i chłodzenie CPU. Karta graficzna też wydaje się być konkretna, choć tak powiem szczerze, ciężko coś zauważyć. Aha, są inne zdjęcia? Są inne zdjęcia, przepraszam widzowie, zaraz obejrzymy. Bardzo mi się podoba ten mikrofon SPC, ma podświetlenie i również robi to robotę, bardzo ładnie to wygląda. Zobaczmy w nocy. W nocy jest fajnie, choć pytanko do Marcek, dlaczego ty masz podświetlenie tylko tutaj, dotąd? Czemu nie zrobiłeś sobie do końca? Niemniej jednak widzę, że masz również ładowarkę indukcyjną, z tego co pamiętam, ona również ma RGB. Jak chodzi o wygląd, dam tutaj również 7 na 10. Nie widzę tutaj czegokolwiek, że można było poprawić, ponieważ kable są ustawione poprawnie, wszystko jest tutaj ok, jest pochowane, jest tonowane, widać kurz starty, kurzu też nie ma, więc spoko. 7 na 10. Jak chodzi o funkcjonalność, bardzo fajnie, że ramię wychodzi zza monitora, nie zasłania tutaj, bo na przykład często ludzie montują sobie ramię tutaj, do tego boku i sobie wypuszczają tak. No można, ale wiecie jak jest. To ramię bardzo fajne. No i w sumie tyle. Funkcjonalność
8 na 10. Idziemy dalej. Mamy tutaj kolejnego deleted usera. No co wy usuwacie te konta? No i jakby taki deleted user wygrał, to jak ja mam mu dać nagrodę? Kurde blady, no nie usuwajcie kont, nie bądźcie tacy. Stanowiska typa po 30. Który siedzi na starym w pokoju. Co? Siedzi ze... Ja pierdolę. Siedzi na starym... I musi iść na kompromisy ze względu na brak miejsca. Płyta TUF Gaming i 3 1200F. Karta graficzna Zotac Twin Edge RTX 3050. Signum Buda, chłodzenie Cooler Mastera, zasilacz Silentium PC. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Stanowisko na pewno jest małe, ponieważ biurko jest bardzo małe. Natomiast przestrzeń wykorzystana w 90%. Tu jeszcze lekkie dziurki zostały, na przykład żeby tu wepchnąć głośniki. Albo jakieś ARGB za biurkiem. Nie żeby co, do niczego nie namawiam, ja tylko sugeruję, odrobinkę sugeruję, żeby tak dowalić RGB. Monitor bardzo fajnie wypełnia całą nam tę przestrzeń, monitor Asusa. Po samym zdjęciu widać, że jak chodzi o jakość, w porządku monitor. Myszunia bardzo fajna, sam kiedyś miałem podobną myszkę, niezniszczalna. Dopóki się nią nie rzuciło. Jak się rzuciło, to już było kataklizm. Ale za to jest tania w zakupie i tania w eksploatacji, więc jakby co, to spoko. Klawiatura od TUF Gaming, od Asusa, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Klawiatura membranowa z tego co widzę. Fajne tutaj podświetlenia na rantach, korbka od zmiany głośności między innymi. Spoko. Ma ARGB z tego co widzę, więc również bardzo fajnie. Komputer mamy na dole zatem, więc zobaczmy drugie zdjęcie. Naprawdę fajny głośniczek. To jest Redragon GS560. Ładnie się prezentuje. Ciekawe, czy to podświetlenie, które ma, można sterować. Czy jest to stałe niebieskie podświetlenie. Jeżeli to oglądasz, daj znać. W sumie jestem ciekaw. Obudowa, widać, wentylatorki ARGB, Silentium PC klasyczek. Bardzo ładnie zagospodarowana w środku. Choć niestety z tego zdjęcia niewiele mogę wywnioskować, co tam się dzieje. Podzespoły mamy podane, natomiast chciałbym na przykład, wiecie, do... szlifować, jak wygląda na przykład okablowanie, lub jak to zostało podłączone. Niestety tutaj niewiele widać. Natomiast z tej perspektywy, którą widzę, jest ok. Bardzo mi się podobają te szyszki. To naprawdę ładne szyszki. Jak chodzi o wygląd, daję temu 6 na 10. Ze względu na to, że wiecie, jest to poprawne stanowisko, ale nie ma jakichś wodotrysków, nie ma szału. Natomiast jak chodzi o funkcjonalność, 9 na 10. Ze względu na to, że powierzchnia jest wykorzystana bardzo dobrze, bardzo fajny pomysł, żeby wykorzystać sobie tutaj u góry głośnik na takiej półeczce, krzak oraz te szyszki. Dla mnie rewelacja. Ciekaw jestem, jaki tutaj jeszcze masz fotel, drogi przyjacielu, ponieważ fotela nie ma na zdjęciu. Ciekawe, ciekawe. Dalej mamy Big Hungus, którego stanowisko przedstawia się następująco. Mamy tutaj zabawkę, mamy tutaj klapkę oraz mamy tutaj wodę. Więc trzy najważniejsze rzeczy porządnego gamera. Mamy również zagięty monitor. Czy jest napisane cokolwiek? Nie. Z tego co widzę, najpewniej jest to Xiaomi, ponieważ ma tutaj tę śmieszną kropkę po prawej stronie, a ja mam dokładnie taki sam monitor, więc obstawiałbym Xiaomi. Mamy tutaj klawiaturę i myszkę od Silentium PC, keycapy to są puddingi z tego co widzę, czarne, oraz mamy tutaj słuchawki Razera. Mamy muszyniankę oraz mamy odbicie klapka w szkle obudowy od Silentium PC. Mamy tutaj z tego co widzę, o Boże, jak one się nazywały, powiedzcie mi. Boże, nie ringi. Silentium PC miało Stelle i miało te drugie. Ja robiłem przeróbkę ich na ARGB, pomóżcie. To lipa, nie dogadamy się. Korony! Wiedziałem, że skądś kojarzę. Korona ARGB mamy tutaj. Mamy również z tego co widzę gdzieś kierownicę Logitecha. Czy są jeszcze jakieś zdjęcia? Niestety nie. Kierownicę Logitecha, ponieważ są tutaj manetka. Kurwa, jeździło się kiedyś samochodem. Sprzęgła, hamulca i gazu? Mamy również podświetlenie RGB chyba z tyłu, puszczone również tutaj na bok. RGB ze względu na to, że jest pojedyncze podświetlenie. Jeżeli jest ARGB, to wtedy wiecie, można sobie na przykład zrobić tęczę albo jakieś efekty, które by płynęły, wiecie, ruszały się. Ciekawe, czy masz tam RGB czy ARGB. O, na przykład ARGB jest na klawiaturze albo na myszce, zobaczcie, taki efekt fajny. Tutaj mamy niebieskie RGB.
Jak widzicie, tutaj sobie przyjaciel ciupie w jakąś stronkę internetową, a nie, on jest na Steamie. Dobra, nieważne. Mamy również podkładkę a la dywan turecki od Kruxa, więc jeżeli chcielibyście sobie kupić podkładkę a la dywan turecki, to Krux taką sprzedaje. Jak chodzi o wygląd, daje temu 6 na 10. Nie ma jakichś wodotrysków, stanowisko jest poprawne. Troszkę ta woda, ten klapek, no można było zabrać, nie? Jak chodzi o funkcjonalność, to powiedzmy, że 8 na 10. Jest dużo miejsca do pracy, można się rozłożyć. Będzie coś potrzeba sobie tutaj położyć, na przykład, wiecie, tu ma kolega butelkę, więc na przykład mógłby sobie przynieść pomidorową, więc jest na to miejsce. Spoko, spoko, 8 na 10. Kolejny delayed user, który wysłał papaja. Nie rozumiem, czemu usuwacie konta? O, ktoś dał lajka. Użytkownik, ja pierd. Kolejny delayed user. Ja oszaleję z wami. Okej, okay, stanowisko naprawdę minimalistyczne i na starcie od razu mi się podoba. Fajna ta lampka, która nadaje bardzo dużo stylu. Pomarańczowe ściany, czy tam żółtawe, nadają bardzo fajnej aranżacji przez tę lampkę właśnie. Przyjacielu, chyba kwiatek ci lekko zwiędł, więc podlej go proszę. Jak chodzi o klawiaturę oraz myszkę, fajne, bezprzewodowe. Niestety nie napisałeś tutaj, jakie to są, a myślę, że ktoś mógł być zainteresowany, ponieważ ładnie to wygląda. Stojak na słuchawki bardzo ładny, tutaj łódeczka i suwka, fajnie to wygląda. Monitor podwieszany Acera, kable schowane z tyłu, w ogóle zero, jak to mówią Anglicy, zero cable, czy tam, no nieważne, ogólnie malutko kabli. Klawiatura oraz myszka jest bezprzewodowa, słuchawki również, więc dlatego jest tutaj naprawdę ładnie. Na tym zdjęciu wydaje się, że podkładka jest po prostu ogromna. Natomiast, aha, tutaj już mamy komputer. Dobrze, też zostawię sekundkę przy tym zdjęciu. Podkładka jest ogromna, czarna, robi wrażenie. Jak chodzi o komputer, Jezu, obudowa, która mi się tak bardzo marzyła, to jest Fantex. Nie pamiętam, jak się nazywa, Evolve ITX, czy coś w tym stylu, jest naprawdę śliczny, bardzo chciałem go mieć. Tylko wtedy, kiedy chciałem go kupić, to nie był dostępny, a jak już sobie kupiłem moje srebrne Jonesbo, to nagle się pojawił. Mamy tutaj dwa wentylatory na przodzie, wtłaczające powietrze, mamy tutaj chłodzenie powietrzne Thermaltake'a oraz z tyłu również wentylatory Thermaltake'a. Wszystko prezentuje się naprawdę zacnie. Karta graficzna bodajże TUFa, choć mogę się mylić, to znaczy to bez TUF. Wygląda bardzo ładnie, ogólnie bardzo stonowana kolorystyka. Jedynie co, to wiadomo, podświetlenie to jest czerwone, a ten pasek pomarańczowy. Proszę, zmieni to, bo wiecie, jednostajna kolorystyka robi robotę. Tutaj masz podświetlenie pomarańczowe od tej lampki, więc polecam tutaj sobie również dać pomarańczowe podświetlenie. Dziękuję za obejrzenie Waszych stanowisk oraz dziękuję za dotrwanie do końca. Niestety ten filmik zrobił się troszkę długawy, trwa jakieś 20 minut, więc dla osób, które dotarły do końca, informacje odnośnie wysyłania Waszych stanowisk. Jeżeli chcielibyście pojawić się na drugim odcinku Ocenia Stanowisk, to proszę, on chociaż 2-3 zdjęcia takiej dobrej jakości, poziomo. Prosimy Was również o krótki opis, na przykład co byście chcieli zmodyfikować, albo co już zrobiliście. Jakie są podzespoły Waszego komputera, jakie macie myszki, klawiaturę i tak dalej. Jeżeli chcielibyście dołączyć do serwera Discord, to linka macie w opisie. Natomiast jeżeli chcielibyście sobie kupić jakieś podświetlenie ARGB za biurko albo jakiś adapterek czy cokolwiek, to linka do sklepu również macie w opisie. Zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji, by nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!